Merkel w ogniu krytyki. Stu, to przesada twierdzić, że jest odpowiedzialna Angela Merkel w ogniu krytyki. 100 broni byłej kanclerz. Trwa dyskusja o współodpowiedzialności byłej kanclerz Angeli Merkel za rosyjski atak na Ukrainę. W obronie Merkel stanął sekretarz generalny Stu Mario Oczaja. To wojna Putina i jego zbrodniczej kremlowskiej kliki przeciwko Ukrainie, powiedział. Byłoby przesadą twierdzić, że Angela Merkel jest w jakimś stopniu odpowiedzialna za wojnę w Ukrainie. To wojna Putina i jego zbrodniczej kremlowskiej kliki przeciwko Ukrainie, powiedział w Berlinie Czaja, poproszony o komentarz przez agencję TPA. W przeszłości politycy inaczej oceniali Rosję. Dopiero z dzisiejszej perspektywy widać, że było to błędne, tłumaczy Czaja. Odnosząc się do przyznania się do błędów w tej kwestii przez prezydenta federalnego Franka Waltera Steinmeiera, dodał: Dlatego mam wielki szacunek, gdy obecnie urzędujący polityk potrafi wziąć odpowiedzialność za tamten czas i przyznać się do tego. Jak zaznaczył sekretarz stół, będąca na politycznej emeryturze Merkel, zajęła wyraźne stanowisko przeciwko rosyjskiej agresji i opowiedziała się za podejmowaniem działań przeciwko tej wojnie. Robiąc to, Potwierdziła również, za czym się opowiada. To jest wystarczające, podkreślił Czaja. Nikt się nie spodziewał, że Putin rozpocznie wojnę, jesteśmy obecnie w punkcie zwrotnym, przeżywamy także powrót historii. Od czasu zjednoczenia Niemiec i upadku żelaznej kurtyny, wszyscy zakładali, że Niemcy są otoczone przyjaciółmi i partnerami. Nikt się wtedy nie spodziewał że Putin rozpocznie wojnę przeciwko całej Ukrainie, dodał Czaja, podkreślając, że z dzisiejszej perspektywy z pewnością inaczej oceniano by czy inną decyzję z przeszłości. 16 lat rządów kanclerz Angeli Merkel to dobre lata dla naszego kraju i świata. Z powodzeniem rozwiązała wiele konfliktów i cieszy się dużym szacunkiem na całym świecie, przekonuje sekretarz. Merkel zdecydowanie potępiła rosyjski atak w pisemnym oświadczeniu z 25 lutego i poparła starania swojego następcy na urzędzie kanclerskim Olafa Scholza, by powstrzymać wojnę prowadzoną przez Putina. Wielokrotnie pytana o komentarz, Merkel oświadczyła 6 kwietnia, że nie planuje dalszych publicznych wypowiedzi na temat swojej polityki wobec Rosji. Jej wcześniejsze oświadczenia są nadal aktualne poinformowała rzeczniczka Merkel.